Zakończył się wakacyjny cykl biblioteki plenerowej, który odbywał się przez całe lato. Podczas ostatniego spotkania najmłodszych czytelników odwiedził niespodziewany gość specjalny, urodzony w Tczewie słynny tenor Ryszard Karczykowski. Biblioteka już zapowiada kontynuację plenerowego cyklu w kolejne wakacje. Pomysł na bibliotekę plenerową narodził się w czasie pandemii. W minioną środę odbyło się ostatnie spotkanie tuż przy murach obronnych na skwerze doktora Szeflera sąsiadującym z nowym budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotykaliśmy się cyklicznie, co tydzień, w każdą środę w samo południe. W tym roku przede wszystkim zależało nam na wzmocnieniu poczucia wartości u dzieci, na promocji zdrowego stylu życia, odżywianiu, o tym, żeby uświadamiać dzieciom, jak ważny jest również sport. Także na tym były oparte nasze zajęcia biblioteki plenerowej. Oczywiście takim filarem naszych zajęć, jak to w bibliotece, jest czytanie interesującej książki, żeby była promocja czytelnictwa. Szachy pojawiły się już bodajże na drugim spotkaniu. Cieszą się tutaj dużą popularnością. Są chętni wśród dzieci, także wśród dorosłych. Także widać, że jest potrzeba na taką atrakcję również. W trakcie zajęć tutaj biblioteki plenerowej za każdym razem towarzyszą nam wesołe pląsy, jest zabawa, mamy śpiewy, taniec pszczółki Mai, który jest zawsze na początku spotkania. I towarzyszy nam również zawsze praca plastyczna. Dzisiaj na przykład wykonujemy zdrową marcheweczkę w postaci wydzieranki. Zawsze dzieci są bardzo chętne, żeby brać udział w tych zajęciach. Za każdym razem możemy liczyć na dobrą pogodę. Tak też było przez całe 8 spotkań, czyli przez 8 tygodni. Dopisywała nam pogoda, ale również wysoka frekwencja, za co z góry dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że cieszy się nasza biblioteka, nasze spotkania takim zainteresowaniem. Także mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli liczyć na taką obecność Państwa tutaj i dzieci. W ostatniej bibliotece plenerowej udział wziął wiceprezydent Tczewa. Super inicjatywa, też pomysł na wyjście biblioteki pracowników z murów, żeby w okresie letnim robić po raz już kolejny zajęcia plenerowe dla dzieci. Też jako forma rozrywki i spędzenia wolnego czasu podczas wakacji, niestety kończących się już niedługo. A za chwileczkę będziemy wręczać wyróżnienia do uczestników, a także podziękowania do wolontariuszy zaangażowanych w tą akcję. Gościem specjalnym ostatniego spotkania w plenerze był honorowy obywatel Tczewa, wybitny tenor Ryszard Karczykowski. Artysta przemówił do dzieci oraz z nimi zatańczył. Jestem po prostu pod wrażeniem tych dzieci, które śpiewają, podskakują, nawet próbowałem coś z nimi razem zatańczyć czy zaśpiewać. No i słuchajcie, jeśli wrócę tyle lat temu, no 80 już mam, ale te dzieci są po prostu 5-6 lat, jak byłem w ich wieku, no to jeszcze kończyła się wojna i patrzę na te roześmiane, roztańczone dzieci właśnie z takimi gadżetami, które tutaj w tym filmie się obraca. Nawet dostałem lizaczka, żeby spróbować cukru tczewskiego. Tutaj patrząc teraz na tę młodzież, która tutaj przechodzi zadowolona i szczęśliwa, to jest nasza przyszłość, więc im więcej radości w nas samych będzie, to przejdzie też na dzieci, które będą potem odpowiedzialne za to, jak nam się będzie powodzić. Także po prostu pozdrawiam wszystkich tczewiaków moich, kochanych, no i życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim pięknej pogody, pogody ducha też, no i dobrych właśnie następców, to znaczy dobrze wychowanych dzieci z poezją, z literaturą i ze śpiewem, nie na końcu.